Referent, ja mogę też powiedzieć, że stanowi już bardzo zaawansowaną wiedzę, nawet na wykładach dla studentów, w szczególności te czynniki miękkie w zarządzaniu zasobami ludzkimi odgrywają coraz większe znaczenie i warto skorzystać z tych instrumentów, które są wypracowane, a przede wszystkim warto skorzystać z doświadczeń tych, którzy umieją te instrumenty we właściwy sposób wykorzystać dla korzyści, które nasze spółki czy przedsiębiorstwa wynoszą z tego, kogo wybierze. Bardzo dziękuję, panie Przemysławie. W tej chwili przeszlibyśmy do wystąpień pana Daniela Bonieckiego i Przemysława Stanicy. Panowie obiecali skoncentrować się na problematyce motywacyjnej w budowaniu wartości. Zapraszam, floor is open. Bardzo dziękujemy Państwu, Daniel Boniecki. Jarek nawiązał do takiego ciekawego stwierdzenia, które pojawia się na pierwszym wykładzie właśnie. Rozmawialiśmy się często w Szkole Biznesu na Harvardzie, gdzie przedmiot nazywa się Nauka o przywództwie. Ten profesor wtedy pokazuje taki rysunek, na którym jest napisane It's very lonely there on the top. Jest bardzo samotnie tam na górze. Myślę, że rola Rady Nadzorczej, jak przynajmniej tam uczą, polega na tym, żeby zagospodarować jakoś tą samotność w taki sposób, aby zarówno prezes, jak i zarząd doskonale wiedział, jakie są oczekiwania i w jaki sposób oraz w ramach jakich parametrów powinni się w nich poruszać. W związku z powyższym, myśląc o definiowaniu systemów czy schematów motywacyjnych, to, co jest bardzo istotne, to spójność. Spójność celu, struktury i czasu. I o ile o celach i o strukturze Przemek za chwilę będzie bardzo dużo mówił, ja chciałem Państwa zachęcić do pomyślenia o tym trzecim wymiarze, o którym bardzo często się zapomina i często z automatu jest dopisywany, a mianowicie do czasu. Oczywiście tam, gdzie regulacje powodują, że kadencja jest ściśle określona, no to jest to dosyć oczywiste, że system motywacyjny będzie musiał jakby tą kadencję zamykać i rozliczać, ale w doświadczeniach naszych wybór długości tej kadencji jest niezwykle istotny i bardzo specyficzny, nie tylko na poziomie oczywiście branż, ale konkretnych firm i okien, w jakich się znajdują, czyli cykli. Ten cykl może być cyklem bardzo krótkim, takim jak 3 lata. Na pewno nie jest to rok ani dwa, bardzo rzadko. W wielu branżach, tam gdzie cykl inwestycyjny trwa 4-5 lat, to jest co najmniej tyle, ponieważ chodzi o to, aby Rada Nadzorcza, działając w imieniu akcjonariuszy lub udziałowców, wynagradzała prawdziwą wartość dodaną w ciągu cyklu, a nie w ciągu 1 lub 2 lat mierzonego EBITDA, cash flowem czy zyskiem, który pomija kwestię zwrotu z kapitału tego, co jest inwestowane. A w związku z tym, przekazując głos Przemkowi, proszę myśleć o tym, o czym będziemy rozmawiali w kontekście, w jakim czasie ja powinienem mierzyć osiąganie tych celów po to, by się upewnić, że na poważnie tworzymy wartość w długim terminie, a nie poddamy się wyłącznie krótkoterminowym trendom i na końcu firma nie przetrwa całego cyklu. Dziękuję bardzo. Przemysław Stalica. Tak jak wcześniej słyszeliśmy, bardzo ważnym elementem jest rozpoczęcie od tego, żebyśmy upewnili się, że właściwe osoby w zarządzie już są. Natomiast równie ważnymi elementami jest motywowanie tych osób i utrzymywanie tych osób w spółkach, którymi Państwo zarządzacie czy sprawujecie nadzór nad tymi spółkami, w tym wypadku bankami. Nasze badania pokazują, że mamy bezpośredni związek pomiędzy tym, w jaki sposób motywujemy pracowników i jak bardzo czują się pracownicy, w tym zarządy, a tym, jakie są wyniki biznesowe poszczególnych spółek. 23% wyższa rentowność, 10% wyższa lojalność klientów czy wyższa efektywność sprzedaży, o 17% wyższy wzrost dla akcjonariuszy. To są przykłady miar, które pochodzą z naszych i nie tylko naszych badań, które prowadzimy
widzieliśmy w organizacjach, które osiągają sukcesy biznesowe versus tych, które funkcjonują nieco gorzej. Porównując i patrząc na zagadnienie generalnie motywacji kontraktowej, patrzymy w zasadzie na takie trzy podstawowe elementy. Pierwszym elementem to są składniki wynagrodzenia podstawowe, czyli wynagrodzenie stałe. Często jest to określone w kwocie miesięcznej. Następnie mamy zmienne składniki wynagrodzenia i pozostałe benefity, które wchodzą, czy różnego rodzaju allowance, czy ubezpieczenia, czy dodatkowe benefity, jak programy emerytalne, które zarządy otrzymują od rad nadzorczych, od spółki. W dniu dzisiejszym to, na co chcielibyśmy szczególnie zwrócić uwagę, to jest ten środkowy element, który jest elementem najbardziej pewnie skomplikowanym, ale też który ma swoje cele najbardziej łączące interesy właścicieli z interesami zarządów spółek, czyli zmienne składniki wynagradzania, zarówno w horyzoncie tym krótkoterminowym, jak i długoterminowym. I zacznijmy może od popatrzenia na dwa banki, które w części aspektów swoje systemy motywacyjne zbudowały w sposób bardzo podobny do siebie, natomiast część elementów dość mocno się różni. I teraz to, co widać, mam nadzieję, że Państwo... Czy możemy to okienko, przepraszam, przesunąć może w prawy górny róg, to KEU, bo ono zasłania... Tak, ale ono zasłania jeden element, którym jest bloczek 70% i to 70%... Tak, to najlepiej minus nacisnąć i ono wtedy zniknie. Jeśli mamy taką możliwość. Natomiast niebieskie tło, to takie granatowe, to jest w strukturze wynagrodzenie zmienne, długoterminowe, które jest oparte o instrument finansowy. I widzimy, że w jednym wypadku to mamy 93%, w drugim wypadku 70%. Oczywiście domyślacie się Państwo, że to nie jest przykład europejski, tylko przykład z rynku amerykańskiego, ponieważ tam były dozwolone tego typu proporcje. Drugi element to jest bonus gotówkowy, który jest krótkoterminowym. W pierwszym wypadku to jest 6%, w drugim wypadku to jest 23%. Jak patrzymy sobie na cele, to widzimy, że te cele w pierwszym banku są bardziej skondensowane wokół wyniku rocznego, w drugim wypadku pojawiają się elementy, ale też nie jakoś przesadnie podkreślone, które adresują chociażby współczynnik kapitału Tier 1, który ma tą perspektywę nieco dłuższą. Okres obserwacji wyników, czyli ten wynik, który jest brany pod uwagę do rozliczania, to jest jeden rok w obu przypadkach. Pewne ograniczenia w obrocie akcjami, 5 lat w obu przypadkach. Z tym, że polityka pierwszego banku była bardziej liberalna, pozwalała na dowolne zbywanie tych akcji w czasie. W przypadku drugim mieliśmy obowiązkową retencję, która trwała 5 lat i 75% musiało być przez te 5 lat utrzymywane. I teraz te dwa banki, coś tutaj nie wiem, czy działa, czy nie działa. Chyba nie działa. Jakbyś mógł prosić o kliknięcie. To są dwa banki amerykańskie. Pierwszy bank to jest Lehman Brothers, drugi bank to jest JP Morgan, które dosyć różne miały koleje losu. Jeżeli jeszcze raz klikniemy, to też będziemy w stanie mogli zobaczyć, jak dokładnie, jakbym mógł prosić o kliknięcie, ostatnia kolumna, jak dokładnie też wyglądały te, można powiedzieć, regulacje wewnętrzne, które pozwalały na obrót instrumentami finansowymi w obu przypadkach. W pierwszym przypadku
Znacząca, praktycznie stuprocentowa sprzedaż akcji bezpośrednio, w drugim przypadku jednak wstrzymanie. To, co pokazuje nam ten obrazek i porównanie tych dwóch organizacji, to jest informacja o tym, jak wielkie znaczenie też system motywacyjny ma nie tylko i wyłącznie dla motywowania zarządów, prezesów banków, ale też dla całej gospodarki, bo wiemy, co po tym przypadku się wydarzyło. Okej. Patrząc na systemy motywacyjne i ich budowanie, trzeba zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jedna kwestia to jest, jak motywujemy, z drugiej strony, do czego motywujemy. Jak motywujemy, to są mechanizmy, które są stosowane przez banki, przez instytucje finansowe do tego, żeby przyznawać, wyznaczać poziom bonusa po stronie zarządu, nabywać. Finalnie to się kończy wypłatami lub przyznaniem akcji. Z drugiej strony mamy, do czego motywujemy. Tak, czyli do czego zachęcamy prezesów i zarządy. I tutaj mówimy o wyznaczaniu celów w różnych perspektywach i na tych dwóch aspektach przez dzisiejsze jeszcze paręnaście minut chcielibyśmy się skupić. A będziemy skupiać się wokół, można powiedzieć, takich sześciu podstawowych komponentów systemu motywacyjnego, które Rada Nadzorcza musi siłą rzeczy, wyznaczając system motywacyjny, wziąć pod uwagę. Czyli pierwszy to jest nośnik premii. Tutaj mamy gotówkę versus instrumenty finansowe. Drugi to mamy horyzont czasowy, ten krótki horyzont versus długi horyzont patrzenia na wyniki. Kolejny aspekt to jest zespołowość versus indywidualność, na ile chcemy patrzeć na zarząd jako kolektywne ciało, a na ile chcemy też dostrzegać indywidualną kontrybucję poszczególnych członków zarządu do wypracowanych wyników. Kolejny aspekt, który coraz bardziej jest istotny, to jest spojrzenie przez pryzmat interesariuszy w rozumieniu akcjonariusz i pozostali interesariusze. No i później mamy cele finansowe, niefinansowe, wysokość premii, w jaki sposób to jest ustalane w różnych bankach. Przykłady, które będziemy wykorzystywać, to są przykłady, które nie pochodzą z rynku polskiego, ale z rynku europejskiego. Celowo dobraliśmy też banki, które niekoniecznie są osadzone tylko i wyłącznie w regulacjach związanych z EBA, ale też takie, które niekoniecznie są, podlegają rygorowi regulacji Unii Europejskiej. I to są informacje, które nie pochodzą też z, można powiedzieć, projektów, które realizowaliśmy, ale tutaj przeanalizowaliśmy materiały dostępne publicznie, czyli głównie raporty spółek, sprawozdania z realizacji polityki wynagradzania, czy inne dostępne dokumenty, które rady nadzorcze przedstawiają walnym zgromadzeniom akcjonariuszy. Dobrze, pierwszy element to jest rozliczenie w gotówce versus instrumencie finansowym. To, co widzimy bardzo często, to widzimy dosyć zbalansowany obrazek na rynku polskim. Widzimy, że blisko połowa jest przyznawana w instrumencie finansowym, a nieco więcej jest przyznawana nieco mniej jest przyznawane obecnie w gotówce. Ten balans był kiedyś jeden, można powiedzieć 50-50, w tej chwili on się przesuwa w stronę akcji. Jest to bardzo widoczne przede wszystkim w bankach europejskich i tutaj widzicie Państwo dwa banki, jeden bank, który jest bankiem włoskim, drugi bank, który jest bankiem holenderskim, gdzie 100% wynagrodzenia zmiennego jest w tej chwili wypłacane w instrumencie finansowym. Najbardziej popularnymi instrumentami finansowymi to jest oczywiście instrumenty pochodne, najczęściej to są akcje fantomowe, zarówno w Polsce, jak i w bankach europejskich. Natomiast też w tych sprawozdaniach, które widzimy, to zauważyliśmy, że niektóre banki potrafią stosować różne instrumenty finansowe, to znaczy zarówno akcje fantomowe, przede wszystkim do rozliczania wyników krótkoterminowych, jak i ten sam bank
może stosować przyznawanie akcji fizycznych przede wszystkim dla tej części długoterminowej. Może tytułem uzupełnienia, czuję się trochę wyrwana, tak. Bo reprezentuję grupę Commerzbank, to nie jest holenderska, tylko niemiecka. Ja tutaj nie mówię, ja mówię o tej dolnej tabelce, tam gdzie widać 100%. Dobrze, to jeszcze cała część krótkoterminowa i długoterminowa nie jest wypłacana w gotówce. To jest regulacja EBA, która mówi o tym, że cały bonus musi być w 50% wypłacany w gotówce we wszystkich bankach europejskich, a pozostała w instrumencie, w akcjach. Tak, no natomiast tutaj mamy... I nie może być fantomowa, jeśli jest to spółka notowana na giełdzie. Tak, natomiast tutaj mamy stricte przyjęte zapisy z raportu grupy Commerzbank, oczywiście nie w Polsce, tylko europejskiej. I te terminy, które się tutaj pojawiły, czyli kwestia związana z terminami nawet użytymi w tym raporcie, to one są dokładnie tak formułowane, że to jest gotówka w kwocie zależnej od wyceny akcji. Tak? I to jest pewien niuans oczywiście, który funkcjonuje natomiast tutaj możemy podyskutować oczywiście. Zapewniam pana, że wystarczy otworzyć press release i zobaczyć, jak członkowie zarządu spieniężają akcje, więc zostają w akcjach. Ale nie może być takiej możliwości, EBA nas kontroluje, nie wiem, czy mamy tu reprezentantów KNF-u, to wiedzą, tak. Że to tak musi. Dobrze, to możemy jeszcze. Dobrze, to jeszcze będziemy mogli w pytaniach i możemy też pokazać konkretne źródło, skąd ta informacja pochodziła i z którego raportu. Druga kwestia to jest kwestia związana z, o której chcielibyśmy powiedzieć, to jest kwestia związana z tym horyzontem czasowym. I to jest horyzont czasowy, który ma te dwa mechanizmy, mechanizm krótkoterminowy i mechanizm długoterminowy. Jeżeli chodzi o te mechanizmy długoterminowe, które są stosowane, to mamy kilka elementów. Mamy odroczoną ocenę, oczywiście odroczone przyznanie, odroczone płatności, które mają miejsce. No i mamy oczywiście jeszcze dwa elementy, o których zapewne Państwo prawnicy powiecie, czyli malus, czyli redukcja premii albo w całości, albo w części. W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, czasami są te zdarzenia definiowane bardzo precyzyjnie w niektórych bankach są to, jest to można powiedzieć zostawione jako decyzja Rady Nadzorczej. No i jeszcze oczywiście mamy clawback, czyli kwestię związaną ze zwrotem premii, która w przypadku banków, które zatrudniają przede wszystkim członków zarządów w oparciu o umowę o pracę, nie jest niemożliwa, jest mocno ograniczona. Natomiast jeżeli chodzi o kontraktowe zapisy, czyli umowy cywilnoprawne, tutaj już mamy trochę inne podejścia, w szczególności jeżeli chodzi o kwestie banków europejskich. To, co zazwyczaj widzimy, 40% wynagrodzenia, to jest wynagrodzenie, które jest łączone przede wszystkim z wynikiem krótkoterminowym, 60% z długoterminowym. I one się, można powiedzieć, są rozliczane w horyzontach 5-6-letnich, natomiast nawet w niektórych bankach one sięgają 8 lat, w zależności od tego, jakie decyzje są przyznawane. Oczywiście, jeżeli chodzi o instrumenty finansowe, to jeszcze mamy okresy retencji, czyli mamy inny okres do nabywania, inny okres do wypłaty, czyli odpowiednio te dwa okresy. Tutaj mamy przykład dwóch banków akuratnie, które najpierw jeden, który płaci w 100% wynagrodzenia w instrumencie finansowym i to, co
Tutaj widzimy, to mamy kwestię związaną z tym, że to wynagrodzenie składa się z dwóch części. Wynagrodzenie, które jest przyznawane bezpośrednio po roku, za który zostały wypracowane wyniki i ono stanowi 40%, nabycie za 2023 rok odbywa się w roku 2024, jest wstrzymane 40%. Później w 2027 widzimy ponowną ocenę, odbywa się nabycie i akcje są wypłacane w kolejnych latach przez spółkę. Inny nieco układ, to jest właśnie przykład drugiego banku, który w 100% w instrumencie finansowym, to jest ING, przyznaje to wynagrodzenie. I tutaj mamy sytuację taką, że nabycie tej części krótkoterminowej odbywa się bezpośrednio po roku, za który zostały wypracowane wyniki. Natomiast jest wstrzymywane, jest w pięcioletniej retencji, jest wypłacane dopiero na koniec okresu pięcioletniej retencji, czyli w 2029 roku. Podobnie jeżeli chodzi o kwestie rat, one są dzielone na równe części i są wypłacane, są przyznawane i wstrzymywane do tego roku 2029, za wyjątkiem ostatniej raty, która jest przyznawana w 2030. Z zachowaniem tego obowiązkowego okresu retencji. Także różne są. O odroczenie. Kolejna kwestia, które są wyznaczane w horyzoncie krótkoterminowym, czyli tym horyzoncie rocznym, i takie, które są wyznaczane w horyzoncie długoterminowym. I jest to w dwóch aspektach. Jednym aspektem to są noty, czyli te zestawy celów, które otrzymują pracownicy Rady Nadzorczej, gdzie może się zmieniać i może mieć różne przyznane, tak rzeczywiście. Ta nota jest podzielona, czasami, że zawiera nawet wagi, jaki jest udział celów krótkoterminowych, jaki jest udział celów długoterminowych. Te cele długoterminowe zazwyczaj są wyznaczone i pozostają w czasie, w okresie, na który zostały wyznaczone. Natomiast są też takie instytucje, które wyznaczają jeden, można powiedzieć, rodzaj celów, który jest obowiązujący przez cały okres trwania tego systemu wynagradzania w czasie. To, co jest oczywiście niezwykle istotne, to jest kwestia celów tych długoterminowych i celów, które zmierzają do tego, żeby zapewnić stabilne i bezpieczne zarządzanie bankiem, i w praktyce widzimy, że banki uwzględniają w swoich notach, w celach, które są dla odpowiednie KPIs-y, które właśnie tą kwestię związaną z bezpieczeństwem, ze zarządzaniem bankiem odzwierciedlają. Kolejne cele indywidualne, to widzimy też kilka, można powiedzieć, różnic w podejściach. Widzieliśmy zestawy celów, gdzie w zasadzie wszystkie cele są celami identycznymi, czyli zarząd odpowiada kolektywnie za wyniki banku i przyznawane są cele, które są identyczne dla każdego członka zarządu, i ta ocena oczywiście za realizację celów, nie całościowa ocena, jest dokonywana na tym samym zestawie celów i jest taka sama dla każdego członka zarządu.
Natomiast to, co widzimy zazwyczaj, to widzimy, że to jest mieszanka i to jest kompozycja celów indywidualnych i celów zespołowych. Te cele indywidualne mogą być wyznaczane w odpowiednich proporcjach. Tutaj mamy akuratnie przykład, że 5%, 10%. Oczywiście druga kwestia to jest, w jaki sposób są cele strategiczne albo cele obszarowe rozliczane, czy to są cele, które różnią się pomiędzy członkami zarządów, czy są identyczne. No i oczywiście każdy w zasadzie z banków europejskich stosuje cele, które są celami grupowymi, czyli są identyczne dla wszystkich członków zarządu i zazwyczaj to jest większość takich celów. I one są związane z performancem ogólnym całego banku. Okej. Kolejny aspekt to jest aspekt odzwierciedlania interesów, można powiedzieć, i celów związanych z różnymi interesariuszami. Oprócz oczywiście wyników finansowych, to co się pojawia coraz częściej i coraz więcej banków w swoich celach stosuje, to są cele związane z czy ze społeczeństwem, czyli z generalnie polityką ESG, zrównoważonym rozwojem, ograniczeniem emisji CO2, czy wspieraniem różnorodności, czy kwestie związane z tematami pracowniczymi. I tutaj mamy przede wszystkim kwestie związane czy NPS-ów pracowniczych, czy kwestii związanych z zaangażowaniem, z wynikami badań zaangażowania pracowników, czy udziałem kobiet w strukturach zarządczych firmy. No i albo szerzej, możemy tutaj podejść też do kwestii różnorodności. Natomiast ostatnia grupa, która też jest w zasadzie bardzo często w tej chwili reprezentowana jako interesariusz, to są klienci. I tutaj przede wszystkim to, co widzimy, to widzimy kwestie związane z szerokim zastosowaniem wskaźników dotyczących badań, doświadczenia klienta, czyli badania związane z CSAT-em, czy związane z NPS-ami, które banki wypracowują ogólnie albo dla poszczególnych segmentów klienckich. Okej. Patrząc na kolejny punkt, który jest bardzo istotny, to jest kwestia związana z oceną ilościową i oceną jakościową. I tutaj mamy oczywiście plusy i minusy obu tych podejść, jeżeli chodzi o kwestię tą ilościową, która bardzo często w Polsce, w polskich bankach występuje, to jest transparentność wyników i bardzo oparcie tej zarówno celów, jak i oceny na stricte określonych miarach definiujących zarówno, co to znaczy cel, co to znaczy powyżej celu, albo co to znaczy poniżej realizacji celu. I tutaj to są kwestie związane z transparentnością, z porównywalnością tych celów też w czasie. W takich wypadkach, kiedy mamy to skrajne podejście, to kwestia oceny i kwestia też wyliczania bonusa jest w zasadzie pewną matematyką i jest realizowana za pomocą algorytmów, które są określone czy w polityce zmiennych składników wynagrodzeń, czy w polityce wynagradzania, które spółki przygotowują. Natomiast coraz więcej banków, i to jest dosyć charakterystyczne dla banków europejskich, uwzględnia też tą kwestię celów i oceny jakościowej. I tutaj mamy dwa i widzimy dwa takie podejścia. Jedno podejście to jest samo podejście do indywidualnych celów, gdzie cele są wyznaczane z pewnymi opisowymi miarami, co oznacza realizacja tego celu. Druga kwestia to jest też kwestia oceny, można powiedzieć, takiej ostatecznej, gdzie sumując punkty albo patrząc na oceny poszczególnych celów, Rada Nadzorcza czy Komitet rekomendują i dokonują oceny w sposób jakościowy.
Także to są te podejścia. I ostatni aspekt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, to są kwestie różnic pomiędzy tymi systemami motywacyjnymi, jeżeli chodzi o wysokość wypłacanego wynagrodzenia. I tutaj mamy pewne archetypy, które są bardzo widoczne i to, co jest bardzo widoczne, jeżeli chodzi o kwestię związaną z wynagrodzeniem w Europie, to mamy te, można powiedzieć, proporcjonalne rozłożenie pomiędzy wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie w tym horyzoncie krótkoterminowym i wynagrodzenie w horyzoncie długoterminowym. Oczywiście w Ameryce cały czas widzimy, że dominująca część to są wynagrodzenia, które są w okresie długoterminowym i są w 100% oparte o instrumenty finansowe. Oczywiście te wynagrodzenia w wartościach bezwzględnych też bardzo mocno się różnią. W Stanach są znacząco wyższe niż w Azji i w Europie. Patrząc na banki, które podobne jak na poprzednim grafie analizowaliśmy, widzimy, że w Polsce mamy przede wszystkim dominujący ten udział w stosunku 1:1 wynagrodzenia stałego do zmiennego, jeżeli chodzi o kwestie związane z bankami europejskimi. To coraz bardziej widzimy i coraz powszechniej stosowana jest proporcja 2:1, a w banku szwajcarskim nawet widzimy, że ta proporcja jest całkowicie inna, natomiast tutaj też mamy troszeczkę inne regulacje. Okej. No i właśnie, jeżeli chodzi o kwestię to, co determinuje wypłacanie, to są takie trzy, można powiedzieć, rodzaje ram, w których funkcjonujemy, czyli regulacje międzynarodowe, regulacje krajowe i regulacje, które wynikają bezpośrednio od akcjonariuszy, niezależnie czy to jest akcjonariusz w postaci Skarbu Państwa, czy w postaci grupy kapitałowej, którzy w znacznym stopniu też determinują, jak wyglądają systemy motywacyjne w poszczególnych spółkach. I myślę, że tutaj uzupełnienie na pewno prawnicy nam przedstawią. Także przekazuję do Państwa głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Był to taki występ duetu. Pan Daniel Boniecki nakreślił szeroką perspektywę, która ułatwiała zrozumienie. Natomiast pan Przemysław Stalica przedstawił wybitnie instrukcyjne wystąpienie, które myślę jest zdecydowanie pomocne w działaniach obecnych rad nadzorczych. Chciałbym tylko ze swojego doświadczenia zawodowego przypomnieć, że obiektywnie działa tak zwana krzywa zapominania. Po 14